Siemanko YouTube, witam Was w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi i na dzisiaj pytanie o kreatynie. Po raz kolejny, ale takie chyba, którego jeszcze nie było. Kreatyna, myślnik, jej rodzaje w odniesieniu do właściwości antykatabolicznych, a retencja wody. Tak więc domyślam się, że ta osoba pyta konkretnie o to, jaki wpływ rodzaj kreatyny ma na retencję wody podskórnej i jej właściwości. Tak więc krótko, zwięźle na temat postaram się to wideo przeprowadzić. Po pierwsze, w opisie pod filmem link Wam zamieszczam do przeglądu 708 badań. Zresztą widzicie teraz na ekranie, tam jest 40 czy 50-stronnicowe opracowanie tych badań zrobione przez twórców strony. Tam możecie się dowiedzieć wszystkiego, co chcecie wiedzieć na temat kreatyny i wszystkiego, czego nie chcecie wiedzieć na temat kreatyny. Natomiast ja się skupię na tych rzeczach najważniejszych, streszczę Wam. Po pierwsze, kreatyna, niezależnie od rodzaju, który zastosujecie, ma identyczne niemal właściwości. Jest tych form kreatyny dużo i wszystkie badania wykazały taką samą jak podstawowa forma, czyli monohydrat, albo minimalnie gorszy wpływ na osiągi sportowe, na hipertrofię mięśnia itd., itd. Tak więc to by było z drogi. Jeśli chodzi o to, jaką retencję wody podskórnej poszczególne rodzaje powodowały, jeden z nich, jeśli dobrze pamiętam, miał o wiele gorszą retencję wody wewnątrz mięśnia, wewnątrz komórek mięśniowych, czyli był mniej skuteczny. Dlatego, że my chcemy, by kreatyna zatrzymała wodę wewnątrz mięśnia. Jest to jeden z podstawowych mechanizmów działania kreatyny. Jest to również opisane w tym opracowaniu. Przeczytajcie sobie natomiast punkt 1.6 z tego opracowania. Tam są wszystkie rodzaje i badania na nich zrobione, opisane, oraz opisany jest również brak badań na potwierdzenie tego, co producent twierdzi o danym rodzaju kreatyny, czy co producenci zazwyczaj twierdzą o danym rodzaju kreatyny. Tak więc podsumowując to wideo, po pierwsze przeczytajcie sobie to, co zamieściłem w opisie pod filmem jako źródło, bo stamtąd się dowiecie naprawdę potężnej ilości rzeczy na temat kreatyny. Każdy rodzaj kreatyny powoduje retencję wody wewnątrz mięśniowej, niektóre lepszą, niektóre gorszą, ale żaden nie powoduje retencji wody podskórnej. To nie jest mechanizm działania kreatyny. Kreatyna nie ciągnie wody pod skórę. Jeśli kreatyna spowodowała, że naciągnąłeś wodę pod skórę, to kupiłeś, przepraszam za słowo, gówno, które ma w sobie jakiś inny barwnik, słodzik lub jakieś inne cholerstwo, które powoduje u Ciebie na przykład alergię, która powoduje taki efekt, tak? Więc najprostsza, najtańsza, najskuteczniejsza forma kreatyny, monohydrat, jest najlepsza, tak? Koniec, kropka, nie ma dyskusji na ten temat. Monohydrat Creapure konkretnie mam na myśli, dlatego że ze wszystkich możliwych rodzajów kreatyny monohydrat, Creapure jest jedynym, który właściwie wiadomo, że w puszce dostaniesz to, co trzeba, tak? Czyli niezależnie od tego, jakiej marki masz kreatynę, na opakowaniu musi być ten symbol. No i to było zasadniczo wszystko, co mam do powiedzenia na temat kreatyny. Rodzaj użytej kreatyny nie ma absolutnie żadnego wpływu na retencję wody podskórnej, bo kreatyna nie powoduje wody podskórnej, powodują ją inne świństwa dodane do suplementu. Jeśli chcecie kupić kreatynę monohydrat Creapure najwyższej jakości, co Wam serdecznie polecam, i nie jesteście początkujący, dlatego że dla początkujących moim zdaniem nie ma sensu używać kreatyny. W opisie pod filmem zamieszczam Wam również linki do moich poprzednich nagrań, w których mówię właśnie o tym. W każdym razie, monohydrat Creapure do zakupienia w sklepie Active Hero, link z 7% rabatem w opisie pod filmem jako pierwszy. Tak więc, co mogę Wam więcej powiedzieć? Zapraszam Was do zwiedzenia opisu pod filmem, koniecznie subskrybujcie kanał wielkim zielono-czarnym guzikiem, jeśli widzicie mnie po raz pierwszy, tak by nie przegapić kolejnych odcinków pytań i odpowiedzi, odcinków edukacyjnych, które też będę nagrywał, odcinków vlogów treningowych i 10 innych rzeczy, na które być może wpadnę, żeby nagrać. Tyle. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.